Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studio Karolina. Dzisiaj moim gościem nauczyciel roku w województwie kujawsko-pomorskim, pan Grzegorz Gołębieski. Witam serdecznie, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, ile pan jest lat w zawodzie? 18 rok aktualnie idzie. Czyli trzeba 18 lat mieć doświadczenia jako nauczyciel, pan jest nauczycielem języka polskiego, żeby zostać wyróżnionym nagrodą, czy nie? Znaczy myślę, że nie. Kwestia po prostu trafienia w odpowiednie struny, dotarcia w odpowiednie miejsca i myślę, że dotarcia w odpowiednie miejsce, czyli wobec dzieci z klas 4-8, bo takie klasy pan uczy. Dokładnie, tak, zgadza się. Ja pamiętam, język polski był, no nie był dla mnie ciężkim przedmiotem w podstawówce. W szkole średniej, później średnio go lubiłam, chociaż uważam, że to jest naprawdę bardzo, no jeden z najbardziej potrzebnych przedmiotów, bardziej potrzebny niż matematyka, bo powiedzmy sobie szczerze, matematykę mamy w telefonach w dzisiejszych czasach, a tego polskiego to w telefonie, no chyba, że czat GP, jak to się teraz nazywa. Powiedzmy sobie szczerze, wielu ludzi do tego dojścia nie ma. I wiem też, że wiele dzieci ma problemów z językiem polskim cały czas, także jednak to jest, pomimo tego, że przedmiot obowiązkowy, gdzieś tam taka obawa. Pan jednak chyba tak czaruje tych uczniów, że no raczej oni mają z panem dobrze, skoro został pan nauczycielem roku. To znaczy, no wszystko jest kwestią znalezienia odpowiedniego języka z uczniami, dotarcia do nich, podzielenia się pewnymi pasjami, pewnymi zainteresowaniami, takiego otworzenia się i takiego pokazania ludzkiego oblicza przede wszystkim nauczyciela, że to nie jest jednak ten belfer, który stoi z rózgą, z linijką nad uczniem i sprawdza, czy jest RZ, czy rzecz z kropką napisane w zeszycie, tylko po prostu no, to jest kwestia relacji, tak mi się wydaje. Dotarcia, zarażania pasją, pokazywania pewnych fajnych rzeczy i uświadamiania, że to, co obowiązkowe i niestety nie za bardzo fascynujące, może się okazać naprawdę ciekawe. Panie Grzegorzu, kiedy pan zadecydował, że pan zostanie nauczycielem? Kiedy taka decyzja u pana zapadła zawodowa? Taka decyzja zapadła po maturze chyba. Znaczy zresztą ja tutaj nie będę bardzo odkrywczy, jak każdy nauczyciel powtórzę, że wiele przypadków było w wyborze takiej drogi życiowej. Wielu pewnie zdziwi, ale nauczyciel języka polskiego, czyli ja, jest technikiem, mechanikiem o specjalności budowa maszyn. Jestem absolwentem technikum i tak naprawdę pomysłu zbyt dużego na siebie po technikum nie miałem. Na pewno nie widziałem siebie na uczelniach typu Politechnika. Pomimo tego, że ten tytuł zdobyłem technika i pracę dyplomową obroniłem. Mnie zawsze kręciła muzyka, taka ostra muzyka metalowa i słucham jej do tej pory i staram się ją też przemycać o dziwo na swoich lekcjach, żeby pokazywać dzieciakom, ile to wspólnego może mieć właśnie z literaturą. Więc była muzyka, był taki okres buntu, 17, 18, 19 lat, długie włosy, muzyka metalowa. I o dziwo ta muzyka też poniekąd wypływała z literatury, bo jak człowiek zaczął się w to wszystko zagłębiać, czytać wywiady z muzykami, z kapelami różnego rodzaju, z Polski, z zagranicy, to wielu muzyków nie ukrywało, że czerpie inspiracje właśnie z literatury. No a czytanie książek od małego dziecka było tym czymś, co mnie kręciło, co lubiłem robić. Więc dużo czytałem, a język polski nie był przedmiotem, który jakieś mi tam trudności zbyt duże sprawiał w szkole średniej, stąd też tak to się wszystko połączyło i wpadłem na pomysł z moją polonistką, że z techniką, z polonistką? Tak, mieliśmy wychowawczynię polonistkę, tak. Wspólny taki nasz pomysł, a może filologia polska, czemu nie? No i tam oczywiście była też opcja dziennikarstwa, bo specjalności mieliśmy różne do wyboru, ale jakoś tak wyszło w sumie, że ta nauczycielska i tak zostało. No dobra, ale do bycia nauczycielem trzeba w jakiś sposób mieć cierpliwość, empatię, kochać dzieci, bo jak się nie ma pewnych takich cech, a ja ich na pewno nie mam, to wie pan, w pewnym momencie można zwariować albo co najmniej, nie wiem, popełnić samobójstwo, bo powiedzmy sobie, to już trochę taki sarkazm z mojej strony nosi tego samobójstwa, bo to jest jednak ciężka robota. To znaczy, z dziećmi. No, to jest kawał ciężkiej roboty, można powiedzieć. No, ja też momentami mam takie uczucia, że jak się mówi 5., 10., 15. raz pewną rzecz i się widzi, że to jakoś, prawda, nie dociera, że to gdzieś obok dzieciaków idzie, oni w kółko te same błędy popełniają, to naprawdę no, różne myśli potrafią przyjść człowiekowi do głowy, no ale to też jest jakiś tam wyznacznik tego, że okej, 5., 10., 15. raz i to nie wychodzi, więc trzeba pomyśleć nad zmianą metody, nad sposobem mówienia, przekazywania pewnych treści.
Stąd też no, ja też się uczę cały czas, bo na rybek mamy taki, a nie inny, każde dziecko jest inne i teraz po prostu trzeba no, znaleźć taki złoty środek, żeby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców z jednym konkretnym przekazem. To nie jest łatwa sztuka, żeby po prostu mówić do wszystkich. Każdy ma swoje inne predyspozycje do uczenia się. I teraz znaleźć taki złoty środek, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, to jest naprawdę duża praca nad sobą i cały czas kształcenie się, doskonalenie w tym wszystkim. No, fajnie, że pan widzi te konieczności i podejście do każdego indywidualnie. Od samego początku, jak pan szedł na nauczyciela, to pan wiedział, że tak będzie, czy to jest kwestia doświadczenia? Znaczy, to jest na pewno kwestia doświadczenia. Ja przyznam szczerze, moja jedyna wiedza na temat tego, jaki powinien być nauczyciel i jak w ogóle powinna wyglądać lekcja, tak naprawdę wszystko to miałem z własnych obserwacji, bo ja pamiętam wtedy, no owszem, uczono nas na studiach dydaktyki, pedagogiki, prawda, tych wszystkich przedmiotów związanych właśnie z nauczaniem, ale no zabrakło tego elementu praktycznego. Sama praktyka, której było kilkanaście godzin, nie oddawała tego, co nas czeka. A czekała nas naprawdę no wielka niespodzianka, bo nikt by z nas nie przypuszczał, z moich kolegów i koleżanek również z roku, że praca nauczyciela no, będzie tak trudna, tak skomplikowana, tak wymagająca. Ciężko się dzisiaj pracuje jako nauczyciel? Powiem tak, i tak i nie. Dlatego nie pracuje się ciężko, bo mamy naprawdę w dobie dzisiejszych unowocześnień mnóstwo gadżetów, mnóstwo takich możliwości do przekazywania pewnych rzeczy. Prosty przykład, nawet taki ułatwiający taką naszą pracę, troszkę tą biurokracyjną, dziennik elektroniczny, który tak naprawdę wymaga od nas tylko wklepania obecności, wpisania tematu i wszelkie kwestie liczenia frekwencji i tego typu rzeczy. Wszystko to robi za nas komputer w tym momencie, a kiedyś to się robiło samemu się liczyło. No, sama kwestia dzienników, które trzeba było mieć, prawda? Dokładnie. Więc to też był problem. No, więc no mówię tutaj, jeśli chodzi o te udogodnienia, to jest to naprawdę dużo lepiej wszystko wygląda niż w tym 2004 roku, kiedy zaczynałem pracę w zawodzie. A trudno, że zawsze człowiek czuje na sobie te oczekiwania, prawda? Bo niestety mamy tak skonstruowany ten system edukacji, że ta presja egzaminu zewnętrznego jest bardzo silna i to ona tak naprawdę determinuje. Co pan najbardziej lubi? W pracy czy ogólnie? W swojej pracy. W swojej pracy. To, że jestem wśród ludzi, to, że potrafię zarażać dzieci swoją pasją, a one potrafią zarażać mnie swoimi zainteresowaniami. Wygląda to między innymi w ten sposób, że no, wymieniamy się na przykład, polecamy sobie filmy, seriale. Teraz mamy Netflix, Prime Time, prawda, inne tego typu kanały streamingowe, więc no, tutaj naprawdę wiele rzeczy na bazie doświadczeń i ja poznaję, i uczniowie poznają, więc to jest chyba takie najfajniejsze, ta interakcja, niekoniecznie związana z programem nauczania. Okej, a co najgorszego jest w pracy? Co jest najgorszego w byciu nauczycielem? W mojej ocenie najgorsze w byciu nauczycielem jest z pewnością to, że no mimo wszystko no jakieś, prawda, dokumenty, ta cała dokumentacja, chociaż próbuję cały czas się tą biurokrację ograniczać, to jednak no tej papierologii tak zwanej w cudzysłowie no jest dużo i ona czasami zniechęca człowieka do dalszej pracy. A skąd? Proszę, bo chciał pan powiedzieć, a ja przerwałam. To znaczy, no chodziło mi tutaj o to, że człowiek jest tak zaangażowany w tą pracę nad papierami, żeby się wszystko zgadzało, żeby wszystko było na swoim miejscu, że momentami troszeczkę to odbiera chęć do pracy. Okej. Okay. Skąd pomysł na ten tytuł tego nauczyciela? Dzieciaki pana zgłosiły, rodzice? To znaczy, no głupio się przyznać, ale podobnie, że jest to najstarszy konkurs plebiscyt edukacyjny w Polsce, jaki istnieje. Organizuje go polska grupa Press Group, tak się teraz nazywa. Tak, to się jakoś tak teraz nazywa, dokładnie. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego tym wszystkim zarządza i operuje Gazeta Pomorska. No i tak, zgłosili mnie uczniowie. Ja mówię, do tej pory wcześniej nie miałem w ogóle pojęcia, że taki plebiscyt w ogóle istnieje.
I 14 października 2022 roku, kiedy mieliśmy takie szkolne obchody Święta Edukacji Narodowej, przysłano właśnie do szkoły takie informacje z redakcji, że wybrani nauczyciele zostali zgłoszeni przez uczniów właśnie do plebiscytu. No i tak się to potem zaczęło. Konkurs polegał na tym, że trzeba było wysyłać SMS-y na swoich kandydatów. No i tak po prostu tak od głosu do głosu uzbierało się tego tyle, że udało się najpierw wygrać we Wrocławiu. Złe słowo udało się, to pierwsze. Ja poprawiam nauczyciela języka polskiego. Słuchajcie, jeszcze takiego czegoś nie było. Udało się złym słowem. Ale panie Grzegorzu, miał pan konkurentów we Wrocławku? No tak, oczywiście. To jaka szeroka konkurencja była? To znaczy... Moją główną kontrkandydatką i taką osobą, nie trzeba przedstawiać nazwiska, nie? która deptała mi po piętach, była jedna z pani WF-istek tutaj z właśnie obszaru Wrocławka. Może nie będę zdradzał tutaj jakichś tropów czy jakichś tutaj wskazówek udzielał. W każdym bądź razie była taka jedna osoba, która deptała mi po piętach, ale no w pewnym momencie udało mi się odskoczyć na ponad 200 głosów, więc... Tutaj już. Czyli wygrał pan wtedy w powiecie. Była to bezpieczna przewaga, która pozwoliła wygrać tutaj na terenie Wrocławka. Dobra, czyli powiatu w sumie, czy miasta? Tak, powiatu. Powiat, miasto Wrocławek. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Droga pana Grzegorza na tym się nie skończyła. Panie Grzegorzu, kolejny etap to jest etap wojewódzki. To był etap wojewódzki. Martwił się pan. Znaczy martwił się, myślał pan, że ma pan szansę wygrać? To znaczy, no na początku jakoś tak w ogóle bezrefleksyjnie do tego podchodziłem, stwierdziłem, że nie będę może już aż tak bardzo angażował się w ten konkurs, bo tak naprawdę to, co chciałem, to osiągnąłem, tak mi się to wtedy wydawało, ale o dziwo, głosów zaczęło rosnąć, przybywać i w pewnym momencie byłem w pierwszej trójce. I to tak troszeczkę no, połaskotało moją ambicję i stwierdziłem, że skoro za bardzo się nie starałem, a to jakoś idzie, to czemu nie pomóc szczęściu i spróbować wygrać ten etap wojewódzki. Stąd też pozwoliłem sobie na wysłanie mnóstwa wiadomości za pośrednictwem Messengera. Się śmiałem do żony, że nigdy jeszcze tylu wiadomości na Messengerze nie wysłałem. Ale owszem, poprzypominałem się pewnym osobom i przyznam szczerze, byłem w wielkim szoku, bo ludzie bardzo chętnie głosowali. Od razu to się wiązało z jakimiś tam wspomnieniami, przypominkami z dawnych lat, bo wiele, wiele głosów zawdzięczam swoim byłym uczniom. No to pięknie. Jaką ma pan ulubioną książkę? Uczniowie wiedzą, czy nie? Moja ulubiona książka? No. Ojejku, to się zmienia, to się naprawdę zmienia. Jestem wielkim fanem fantastyki, literatura z pogranicza fantasy, science fiction, horroru, ale chyba no, z tego poletka to uważam, że do tej pory no, nie trafiło się chyba nic lepszego niż Tolkien i trylogia Władca Pierścieni. Okej, okay, a w tych klasach 4-8, która książka? Uczniowie, słuchajcie, nauczyciel roku sprzedaje książka. Z klas 4-8. Znaczy ja bardzo lubię Quo Vadis, o dziwo. Ja też lubię Quo Vadis. Jest to ciężka książka, nie ukrywam, ale ja celowo zostawiam ją na taką końcóweczkę 8 klasy, tuż przed egzaminem, bo wtedy uczniowie są tak najbardziej dojrzali, bym powiedział, i są pewne rzeczy w stanie wyłapać i wychwycić, bo nie ukrywam, przyznam szczerze, jeśli to się zbyt szybko wprowadzało, to dla dzieciaków, ja pamiętam z tego Quo Vadis, to najfajniejsze zawsze było to, w cudzysłowie, jak te lwy były wypuszczane. No właśnie tak myślałam, że pan o tym powie. I to był zawsze taki no, najlepszy moment dla uczniów, natomiast reszta była już tak gdzieś tam obok. Natomiast Nienawidzę w pustyni i w puszczy. Przepraszam, najmocniej nie lubię tej książki. Nie wiem, nadal czemu. Jest lekturą? Jest, oczywiście. No, nie wiem, jakoś tak od swoich lat szkolnych pamiętam, byliśmy zmuszeni do czytania w piątej klasie właśnie w pustyni i w puszczy. Wiecie, pan pamięta, że to była piąta klasa. Ja też miałam w pustyni i puszczy, też ją czytałam, natomiast ja nie pamiętam, w jakiej była klasie. Quo Vadis czytałam, w sumie całą trylogię Sienkiewicza przeczytałam mając 15 lat. Dla mnie to wydawało się trochę wcześnie, ale no do tej pory myślę, że jest wielu polskich autorów, których polska młodzież powinna czytać. A powiedzmy sobie szczerze, drodzy Państwo, coraz mniej książek się czyta. Coraz mniej książek i są jakieś tam challenge typu 50 książek w 2023. No ja przeczytałam dopiero w tym roku pierwszą, przyznaję się, ale to tylko kwestia problemów zawodowych. A panie Grzegorzu, jakoś przeczytał już w tym roku?
O jejku, lista jest naprawdę szeroka. Ja mam tak, że ja zawsze co roku to setka pyka. O Boże, to ja bym chciała. Niestety. Setka pyka. Niestety, drodzy Państwo, ale właśnie to jest dowód na to, że nie dokonano złego wyboru, tylko dokonano najlepszego wyboru, bo nauczyciel języka polskiego bardzo dużo książek czyta, więc jest świetnym przykładem. Mam nadzieję, że uczniowie pójdą jego tropem i zamiast patrzeć w telefony i w komputery, pójdą w literaturę. Mam taką nadzieję. Ja też mam taką nadzieję, bo będziemy mieli wtedy mądrzejsze społeczeństwo. Na pewno, oczywiście. Grzegorz Gołębieski, który zdobył tytuł nauczyciela roku województwa kujawsko-pomorskiego w klasach 4-8. To powinnam dostać. Drodzy Państwo, nauczyciel z Włocławka, ze szkoły podstawowej numer 3 na ulicy Cyganka to jest nasz nauczyciel, włocławski. Bardzo serdecznie panie Grzegorzu, gratuluję. Proszę wybaczyć, ale jeszcze mam problem z głosem. Dziękuję bardzo. I życzę, żeby, no jak będzie konkurs taki, nauczyciel roku w sensie Polski, to żeby pan wygrał. Nie wiem, czy takie organizują. To znaczy był już. No to w następnym roku się postarać. To w następnym roku być może. To znaczy on pewnie będzie za rok, tak? Rozumiem. Dokładnie. Czyli drodzy Państwo, pamiętajcie, jak pan Grzegorz będzie do Was wysyłał SMS-y, to jak najwięcej. Pan do mnie też może wysyłać, że Messengery. To myślę. Bardzo serdecznie dziękuję. Grzegorz Gołębieski, moim gościem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.